Scena i muzyka dla mnie zawsze była najwspanialszą formułą wyrażania emocji, komunikowania się, wypowiedzenia się. I tu nie miałem żadnych hamulców. Ten świetny muzyk, on musi coś przeżyć najpierw. On musi się zakochać, on musi znienawidzić, on musi zobaczyć wspaniałe drzewo, on musi zasadzić to drzewo, żeby miało o czym opowiadać. I ta szansa dla mnie była głównie chyba dlatego, że ja miałem. Wstęp, wstęp do tej sfery życia dyrygentów czy solistów, do tej bardzo intymnej, czyli te emocje tuż przed koncertem albo tuż po. Najcudowniejsze chwile, jako fotograf i jako człowiek fotografujący, miałem szansę przeżyć w Chinach. Jaka to jest siła? Siła właściwie trzech elementów: szacunku do kogoś. Uśmiechu i aparatu fotograficznego. Ja mogę siebie określić takim sformułowaniem y, chyba niepopularnym często, że ja po prostu jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ty tu tworzysz to podcast o odkrywaniu i rozwijaniu kreatywności w różnych dziedzinach życia. Co tydzień usłyszysz w nim rozmowy z twórczymi osobowościami, poznasz ich drogę, motywacje i metody, a na koniec otrzymasz praktyczne porady do zastosowania od zaraz. Słuchaj, jeśli chcesz doskonalić swoje kreatywne zdolności, rozwijać siebie i budować lepszą rzeczywistość. Ja nazywam się Robert Pranagal i zapraszam Cię we wspólną podróż. muzyk, kontrabasista, absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie, od ponad 30 lat związany z Orkiestrą Synfonia Warszawia, gdzie obecnie też od wielu lat jest dyrektorem. Pasjonat fotografii, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, autor i uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, popularyzator historycznych technik szlachetnych odnaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Nagrodą imienia Cypriana Kamila Norwida, Brązowym Medalem Gloria Artis oraz Orderem Sztuki i Literatury. Przed Wami Janusz Marynowski. Witam Państwa serdecznie. Widzę, że zostałem gruntownie przeskanowany. Nic się nie dało ukryć. Słuchając, właśnie jak opowiadasz o tym, jak się do symfonii dostałeś, to brzmi tak, jakbyś poszedł buty kupić, ale to chyba nie było takie proste i łatwe, co? Oj, to nie były wcale buty, te przygotowania do egzaminu właściwie trwały rok czasu. Ja miałem to szczęście, że udało mi się dostać do tak zwanej szkółki przez Symfoni wasowi, prowadzonej przez dyrygenta, pana Jerzego Swobodę, która to szkółka polegała na tym, że w każdy weekend przez cały rok spotykaliśmy się w kilkanaście osób, tam jako mała smyczkowa orkiestra i ćwiczyliśmy po kilka godzin w sobotę, kilka godzin w niedzielę i dopiero później przy końcu tego całego cyklu zawiadomiono nas, że tak, będą egzaminy do symfonii Wasowej. I my mieliśmy szansę w ogóle zostać przyjętym na egzamin do symfonii mm. Wasowej. Wtedy te egzaminy wyglądały zupełnie inaczej. Bo po prostu muzycy, orkiestry, zbierali się na widowni, trzeba było zagrać jakiś utwór solowy, I następnie te osoby, które przeszły przez ten pierwszy etap. Zostały zakwalifikowane do grania w kwartetach, tak zwanych. Właśnie w kwintetach, bo z kontrabasem. I graliśmy właśnie różne symfonie w kwintetach. A ponieważ ja byłem jedyną osobą, która wtedy zdawała egzamin na kontrabas, tam ja musiałem chyba z 13 trzy, kwartetami innymi grać, dlatego że nie było po prostu innego młodego muzyka. Grającego na koncert basie. No i, i później udało mi się dostać, ale to jeszcze nie wszystko, bo był rok próbny w orkiestrze, już grałem wszystkie próby, wszystkie koncerty, i dopiero po roku czasu pan Franciszek Wybrańczyk, założyciel i wieloletni dyrektor orkiestry, powiedział: Przyjdź, chyba podpiszemy umowę. <laughs> I szczęście dla młodego muzyka w Polsce było absolutnie niewyobrażalne, żeby nagle dostać się do najlepszej, bezwzględnie najlepszej orkiestry w Polsce, a jednej z najlepszych orkiestr w Europie. Więc przeszedłem te wszystkie szczeble obecności w orkiestrze, od muzyka poprzez inspektora, a inspektor to jest taka dziwna postać w orkiestrze, która stoi między dyrekcją a orkiestrą. Już troszeczkę współorganizuje to życie orkiestry, organizację i tym inspektorem byłem przez 12 lat. A później dyrektor mnie poprosił, żebym był takim jego zastępcą, asystentem. Tak też się stało, więc w tym dniu, kiedy dyrektor Franciszek Wybrańczyk poinformował mnie, że ze względu na zły stan zdrowia będzie musiał Opuścić orkiestę i powiedział: No dobrze, to będziesz dyrektorem orkiestry. No My... właśnie, to 2004 rok. O ile Taka, to ja mówię: To jest, jest absolutnie niemożliwe. No właśnie, jak do tego przyniesienie Przyniesienie, tak przyniesienie, jakby do orkiestry dyrektora, mówię: Przecież oni mnie zliczują od razu, jak nagle. I ja w sumie się nie zgodziłem wtedy. I dopiero jak już faktycznie pan Franciszek Wybrańczyk odszedł z orkiestry, to wtedy muzycy przyszli do mnie z pytaniem, czy nie chciałbym, bo mhm. już mieli świadomość, że już byłem intensywnie zaangażowany w to takie inne życie orkiestry. Czyli żyłeś tak w dwóch światach. Ja w tak dwóch jak światach, tak. światach, tak. I wtedy zgodziłem się na rok. I przez rok czasu byłem i dyrektorem, i muzykiem Symfonii Wasowi. Nie życzę takiego doświadczenia nikomu naprawdę, bo e, oczywiście chodziłem na wszystkie próby i musiałem do tego ćwiczyć, przygotowywać normalnie do repertuaru. A w każdej przerwie próby, przed próbą po próbie siadałem do komunikacji i załatwiałem już Aha. projekty dla orkiestry. Było to niezwykle skomplikowane, i, i po prostu nie dało się tego w ten sposób dłużej kontynuować, szczęśliwie. Orkiestra się zebrała po roku czasu i już miałem jakieś efekty, więc powiedzieli: No dobrze, no to bądź naszym dyrektorem. Czyli krótko mówiąc, przeszedłeś od tworzenia muzyki do tworzenia historii orkiestry. Do tworzenia historii orkiestry. Już teraz zorientowałem się niedawno, że dłużej jestem dyrektorem orkiestry, niż byłem po prostu muzykiem. Ale wspominam, wspominam te wszystkie lata bycia muzykiem. Jako właściwie odwieczne wakacje, dlatego że nie miałem problemów z graniem na koncabasie. Oczywiście to była intensywna praca, ale sprawiająca tylko i wyłącznie radość. I to był ten czas, kiedy nie trzeba było myśleć o tym, czy uda się wynegocjować jakiś projekt dla orkiestry, czy nie, czy nie trzeba było myśleć, gdzie wreszcie znaleźć siedzibę dla orkiestry, czy tymi wszystkimi sprawami przyziemnymi nie musiałem się zajmować, i tylko i wyłącznie grało się. Cudowną muzykę z najwyższej klasy artystami i yy, zwiedzały się cały świat, co oczywiście jako młodemu chłopakowi, no to było też takie wspaniałe moje marzenie. Jesz jeszcze płacili za to. I w dodatku jeszcze płacili, a ponieważ yy, rozpoczynałem pracę w 1900. W 1987 roku, to jeszcze był ten czas, kiedy przelicznik dolara do amerykańskiego do złotówki był inny, i, i pamiętam, że można było się utrzymać za 30 dolarów, a ja za koncert dostawałem 100 dolarów. Zwracałem z wyjazdu na przykład z 8, z 10 koncertów i a, aż, aż wstyd powiedzieć: Po prostu miałem bardzo dużo pieniędzy. No. I oczywiście część z muzyków. Jeszcze wspomina z rozrzewnieniem te czasy. Teraz jest zupełnie co innego. Naprawdę muzycy zarabiają w Polsce, no mogę to powiedzieć, słabo. I trzeba to absolutnie zmieniać. Ja ciągle uderzam do władz Warszawy. Dajcie mi większe środki na to, żeby ci muzycy mogli na tyle dobrze zarabiać, by nie musieli myśleć o tym, żeby jeszcze brać jakieś dodatkowe koncerty czy gdzieś. Gdzieś indziej się zatrudniać. Ale właśnie ta radość młodego muzyka, który nie musi się martwić związkami zawodowymi i organizacją wszystkiego i może tylko grać i nagle spotyka takich artystów jak Krzysztof Penderecki, czy Jehudi Menuhin, czy MŚcisław Rostopowicz, absolutne największe gwiazdy świata mm -hmm. muzyki i może razem z nimi y Pojechać do Nowego Jorku, zagrać w słynnej Carnegie Hall, czy pojechać do Niemiec, czy pojechać do Chin, czy pojechać do Japonii. Właściwie ja mogę powiedzieć naprawdę szczerze: ja nie zasłużyłem na to wszystko, co przeżyłem w życiu. Naprawdę tyle wspaniałych. Wspaniałych rzeczy mnie spotkało, że właściwie jak się budzę teraz każdego dnia, to sobie myślę, no naprawdę, ten dzisiejszy dzień to jest coś takiego super, dodatkowego, wspaniałego do mojego życia. Więc ja mogę siebie określić takim sformułowaniem, e, chyba niepopularnym często, że ja po prostu jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. No to gratulacje. To mało <laughs> kto. Rzadko się spotyka ludzi, którzy takie wyznania poczynią dzisiaj. Chciałem zapytać o to, czy nie brakowało Ci tego grania? Jak już zostałeś odstawiony, powiedzmy, od składu orkiestra, musiałeś się zacząć zajmować tą drugą stroną? Nie da się opisać tego uczucia, bo jednak jak się ćwiczy na instrumencie, gra się, współtworzy się to brzmienie, jest się na scenie. I scena i muzyka dla mnie zawsze była najwspanialszą formułą. Wyrażania emocji, komunikowania się, wypowiedzenia się, i tu nie miałem żadnych hamulców. No jest sprawą oczywistą, że w życiu mamy różnego typu hamulce, ale w muzyce ich, w muzyce ich, 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 ich absolutnie nigdy nie miałem. I przypominam sobie, przed urlopem jeszcze brałem udział w nagraniu jakiejś płyty, jak zakończyliśmy nagrania. To był naprawdę przerażający moment, bo ja sobie zdałem sprawę, że jak wrócę po urlopie, to już będzie, m, rozpocznie się okres bez instrumentu. Więc dziś na każdym koncercie, na każdym koncercie siedzę i mimo ochotę słucham intensywnie grupy kontrabasów i czasami myślę, no kurczę, zagrajcie więcej, albo tu naprawdę wibracja powinna być inna, albo tu na niższej nocie. Ja bym to zrobił inaczej. No? <laughs> nie, tu akurat przyznam, że, że mamy wspaniałych muzyków kontrabasistów, naprawdę światowej klasy, więc może nie no może trochę inaczej, ale tak na swój sposób. Więc tak, ta taka wściekłość na samego siebie. Coś ty, Marynowski, zrobił te 20 lat temu. Dlaczego się na to zgodziłeś? No dobrze, ale dzięki Twoim staraniom Sinfonia Warszawia zyskała status samorządowej instytucji kultury. Z czym się myślę, wiążą pewne dodatkowe korzyści i, i, i możliwości dla takiej organizacji, powiedzmy. A teraz budujecie przecież niesamowitą salę, chyba największą w Polsce koncertową, tak? 1800 miejsc? No tak, zgadza się. Jak przyszedłem do orkiestry, to orkiestra działała w ramach Centrum Sztuki Studio w Warszawie, gdzie był Teatr Studio, Galeria Studio i Sinfonia Wasówek gdzieś tam, po cichu troszeczkę. Mieliśmy tam etaty, to były niezwykle skromne etaty, ale jednak to ubezpieczenie było Sfinansowane. I, i, I tak, kilkanaście lat temu udało się przekonać władze miasta, by utworzyć już samodzielną, samodzielną instytucję kultury, samorządową instytucję kultury, Symfonia Wasowia, gdzie już mamy, nie wiem, swoją księgowość, swoje kardy, mamy wszystko swoje. Oczywiście jesteśmy teraz dużo więksi, jak ja przychodziłem do orkiestry, muzyków było 34. A teraz jest 74. No Więc to 74. Trochę. A za kilka lat, jak już będziemy otwierać sale, będzie nas około setka samych muzyków. Więc to jest duża zmiana. tak. W 2010 roku zorganizowaliśmy Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny. I rzecz była specjalna, bo to był otwarty konkurs. Nie było żadnego limitu wieku, nie było żadnego limitu, że to tylko architekci z Polski. Konkurs został niezwykle profesjonalnie przygotowany przez architekta, pana Macieja Czeredysa, z którym zresztą dalej współpracujemy, bo jest moim zastępcą do spraw inwestycji już od wielu lat. I konkurs, który przyniósł owoce niezwykłe. 138 projektów z całego świata przyszło. No, to niesamowita liczba. 130, 138 architektów wraz z olbrzymimi zespołami musiało się dowiedzieć, co to jest Symfonia Wasówek, gdzie oni w ogóle są, czym oni się zajmują. My oczywiście byliśmy przygotowani do tego konkursu, bo bardzo ściśle określiliśmy. Kryteria? Kryteria, co chcemy mieć. Więc hmm. oczywiście te sale były dokładnie powiedziane, ile miejsc. Więc faktycznie ta główna sala na 1877 miejsc, co czyni, co będzie czyniło nas największą salą w Polsce, sala kameralna na 400 miejsc, dwie sale na około 120 miejsc, wielka przestrzeń edukacyjna również przestrzeń do pokazywania dziw sztuki, taka mała galeria, gdzie ta muzyka ma się przenikać ze, sztuka, ze sztukami wizualnymi, bo ona się naprawdę znakomicie przenika. No właśnie, bo my poznaliśmy się w zabytkowym gmachu symfonii przy okazji przeglądu technik szlachetnych organizowanych przez Związek Polskich Artystów Fotografików. I w nowej przestrzeni też będzie miejsce na takie rzeczy, rozumiem, tak? Właśnie Oczywiście te nasze przestrzenie przy Grochowskiej 272, które można by powiedzieć na pierwszy rzut oka czy ucha, no, że to orkiestra to tylko i wyłącznie muzyka. Ale te wspaniałe, zabytkowe budynki byłego Instytutu Weterynarii SGGW. Opuszczone budynki jak z GGW się wyprowadzało, no to tam po prostu w środku nic nie było, nie było żadnych nawet systemów grzewczych, nie było absolutnie nic. Więc te budynki stojąc kilkanaście lat w takim stanie opuszczenia zamieniały się powoli w taką cudownie klimatyczną ruinę. I w tej ruinie organizowaliśmy wiele wystaw, między innymi wystawy związane z fotografią. No i tak, i wtedy się poznaliśmy i pamiętam, że taka przestrzeń dla tych sztuk. Dla, tych, dla tej alternatywnej fotografii. Była w stajni, w oryginalnej stajni. Cała stajnia była przekazana właśnie dla artystów, którzy nie są zakochani w cystowej fotografii, tak to wiem. Mm -hmm. Tak, no, te alternatywne techniki i, i dawne one rzeczywiście dobrze pasują do takiego spatynowanego wnętrza. Klimat był znakomity i, i, i ponieważ bardzo wiele wystaw się tam odbyło, wystawy malarskie, wystawy rzeźbiarskie. Międzynarodowe Biennale Plakatu, też tam jedna z siedzib tego Biennale miała miejsce, czy, czy wystawa grafiki, międzynarodowa wystawa grafiki, czy wreszcie dwukrotnie zorganizowaliśmy wystawę Akademii Sztuk Pięknych, właśnie tych odchodzących absolwentów e, uczelni, gdzie jednego wieczora przyszło 6 tysięcy młodych ludzi na do naszego budynku. To było sensacyjne. I też wystawa, która była bardzo bliska mojemu sercu, czyli bez dom galeria, galeria mhm. bez To Tomek Sikora, Tomek ja Tomek Sikora, myśli. oczywiście. I udało mi się ich namówić, by jeszcze raz to zrobić. Oczywiście ta wystawa już odbywała się w Warszawie, ale pomyślałem, jeżeli jest taki wspaniała przestrzeń, e, trzy poziomy, mnóstwo pomieszczeń, takich bardzo dziwnych, niby brudnych, ale z klimatem absolutnie genialnym. I ta wystawa też była sensacyjna. W każdym pomieszczeniu były zdjęcia, zaprezentowane w inny sposób. Bo idea jest taka, że artyści, twórcy przynoszą te zdjęcia i oni muszą sobie eksponować w ten sposób. Ja. Mhm. A było dokładnie określone, którego dnia otwieramy drzwi. Już stała długa kolejka, długo przed, żeby sobie zarezować najlepsze miejsce. miejsce. Tak, oczywiście. I jak będzie wyglądała ta nowa sala? Widziałem wizualizację, to. Robi wrażenie. No tak. Ja mogę powiedzieć, że znam dosyć dobrze ten projekt, chociażby dlatego, że, że jak już architekt wygrał, to później zespół z naszej strony raz w miesiącu spotykał się z architektem i z jego zespołem i nawet chwilami to było takie współprojektowanie, mogę powiedzieć. Sala główna, akustycznie taki typu shoebox, czyli pudełko na buty, równoległe ściany. Ale w środku znajdują się balkony, takie białe balkony wstęgowe, które idą dookoła tej przestrzeni, czyli artyści siedzą nieomalże w środku, publiczność jest dosyć blisko, chodziło o stworzenie intymnego nastroju, żeby to nie był stadion. Żeby to nie była wielka hala, tylko żeby publiczność siedziała jak najbliżej. Na no 1800 osób siedzących blisko to karkołomne zadanie. 1877 trochę. miejsce 77, mówiąc szczerze, bardzo dokładnie sprawdziliśmy, ile ma sala w Katowicach i we Wrocławiu, te dwie absolutnie cudowne sale zresztą. Ja powiedziałem musimy mieć te kilkadziesiąt miejsc więcej, bo jednak w stolicy, w stolicy Polski musi być największa sala i już. Już. I, i tak też się stało. I um, um, oczywiście przez kilka lat nie było funduszy, później były problemy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale wreszcie pani prezydent Hanna Grękiewicz-Walc i Rada Miasta, która fizycznie podejmuje decyzję, podjęli naprawdę odważną, wspaniałą decyzję o budowaniu wielkiego centrum muzyki w takiej dzielnicy, która nie jest specjalnie. No, popularna czy nie była? Stara Praga, tak. Stara Praga, mhm. gdzie nie ma właściwie żadnych instytucji kultury dookoła, gdzie, gdzie to miejsce, z pewnością ta dzielnica nie kojarzy się, że jeżeli chcemy posłuchać muzyki czy pójść na genialną wystawę, to trzeba tam pojechać. I my mamy to odmienić. Chcemy odmienić tę przestrzeń nie tylko muzycznie, ale w pewnym sensie społecznie. Stąd też. Już od początku od 2010 roku przy współpracy z Fundacją Muzyka jest dla wszystkich pani Wioli Łabanów zaczęliśmy organizować różnego typu y, y, aktywności, aktywności dla dzieci, takich jak smykofonia. I wyobraźmy sobie, że rodzice przychodzą z dziećmi, które mają 3 miesiące, pół roku. I te dzieci już reagują. reagują I to jest sensacyjne. Jak rodzice wchodzą do sali, wszystkie dzieci płaczą. Jak muzyka zaczyna grać, nagle jest cisza. Więc, więc to jest dla mnie taki dowód wprost na to, że muzyka jest chyba najbardziej uniwersalnym językiem do przekazywania emocji, do, do wpływania na drugiego człowieka. Więc to oczywiście program dla najmłodszych. Inny program, który realizowaliśmy przez lata, to labirynt muzyczny, gdzie w kilku salach właśnie tego głównego zabytkowego budynku spotykaliśmy całe grupy szkolne z muzyką od takiej jakby różnej strony. W jednej sali po prostu było 60 instrumentów. I każde dziecko mogło chwycić instrument, zobaczyć jak jest zbudowane, z materiału jakiegoś, spróbować wydobyć jakikolwiek dźwięk, Oczywiście był jeden z muzyków, który o tym wszystkim opowiadał, ale dziecko nie widziało tego z odległości, tylko mhm. miało to doświadczenie dotknięcia instrumentu. Takie stuprocentowe zanurzenie. I myślę, I myślę, że to naprawdę istotne i świetnie działało. W innej przestrzeni było małe studio nagraniowe. Każde dziecko mogło nagrać wszystko, wietrzyk czy piosenkę. I my później ukazywaliśmy, co można zrobić z tym dźwiękiem nagranym. W innej przestrzeni prosiliśmy dzieci o namalowanie obrazów do muzyki, którą słyszą. Co znakomicie to działało naprawdę. Inny program, który realizowaliśmy, była to stajnia. Dlatego się tak nazywało? Bo naprawdę zajęcia przez pierwszy rok odbywały się w naszej stajni. stajni. Zaprosiliśmy po prostu wszystkich, którzy chcą mieć cokolwiek wspólnego z muzyką, ale w aktywny sposób, chcą śpiewać albo grać, że przyszli do nas, i na początku, na pierwsze spotkanie, przyszło około 30 osób, i stanęliśmy sobie w okręgu. I ja zapytałem, kto ma jak najmniej, żeby się przedstawił, z czym przychodzi. I taka młoda dziewczyna mówi tak. Przechodziłam ulicą, zobaczyłam sklep z instrumentami, zobaczyłam altówkę na wystawie, kupiłam, zakochałam się, nauczcie mnie grać. Jakaś abstrakcyjna sytuacja. Inna, inna pani, już w sile wieku, mówi, ostatni raz grałam na fortepianie 50 lat temu. Moi rodzice wtedy sprzedali fortepian, nie mogę im tego wybaczyć, muszę grać. I łzy w oczach. Więc oczywiście to emocjonalne podejście tych ludzi, niebywałe. I ja wtedy powiedziałem, nie potrafię dziś powiedzieć, co z wami zrobimy, ale jedno, jedną rzecz mogę wam absolutnie obiecać, że za rok wszyscy staniecie na scenie symfonii Warsowi i będziecie artystami. I tak się stało. I teraz, jakie ma to niezwykłe działanie, i to jest właściwie taka siła napędowa naszego działania, hmm. właśnie tam na Grochowskiej. w większości przypadków ci ludzie nie było ich stać na kupno biletu do Filharmonii Narodowej, ewentualnie do opery. Natomiast u nas, biorąc udział w tym programie, mogli powiedzieć sąsiadowi, zapraszam cię na koncert, na mój koncert, ja będę grała, ja będę śpiewała. To Było niezwykłe znaczenie dla nich, bo to było w pewnym sensie uniesienie ich w tej całej skali społecznej. Ale to inna sytuacja. Ale to pewnie to, to byli ludzie stamtąd, właśnie z tej Przerażnie Pragi. Przeważnie to byli ludzie z Pragi, więc, więc no. przychodziły takie osoby, o których no nie można by w taki standardowy sposób od razu oskarżyć ich o to, że co tydzień chodzili do Kicharmuli. Nie, zupełnie nie. Ale ta emocja w nich i szczerość. I, I widzieliśmy, że oni naprawdę tego bardzo potrzebują. No to niesamowite, to taka kuźnia kreatywności u was tam. trochę na, tak. Absolutnie kuźnia kreatywności. Oczywiście taki mały z tyłu głowy interes już przygotowywanie przyszłej publiczności, mm. bo jednak żeby zapełnić salę na 1877 miejsc i mniejsze sale, no trzeba się nagówkować w tych czasach. I, I kto stoi za tymi ideami, za tymi pomysłami na no to wszystko? No to wspólnie stoimy z panią Wiolą Łabanow, szefową fundacji, z którą współpracujemy od kilkunastu lat, a kiedyś graliśmy w jednym zespole muzyki dawnej. Jeszcze zanim przyszedłem do Symfonii Wesowej, tworzyliśmy zespół muzyki dawnej. Od, od tamtej pory się znamy. A pani jest naprawdę takim fachowcem ogólnopolskim od edukacji, mhm. od przekazywania muzyki właśnie młodym, ale też i starszym, właśnie tym ludziom, którzy. Czują, że się dobrze, że tak jakby w obecności muzyki coś się z nimi dzieje, ale przeważnie boją się, bo nie wiedzą gdzie pójść, nie wiedzą w jaki sposób się zacząć uczyć, a a my nie mamy ambicji, żeby ich wykształcić w akademickiej formule akurat tych y y wspaniałych amatorów, tylko, żeby dać im szansę na bliskość y z muzyką, bo do tych, którzy wiedzą jak to robić dokładnie, już są przy końcu studiów, mm -hmm. mam oddzielny program. Nazywa się to Akademia Symfonia Warstwowa. Od 2010 roku, co roku organizujemy, są przesłuchania ogólnopolskie, wybieramy kilku, kilkunastu młodych ludzi różnych instrumentów i ci wspaniali młodzi ludzie mm, przez cały rok spotykają się na zajęciach z naszymi koncertmistrzami, z liderami. Też zawsze raz do roku staramy się sprowadzić absolutną gwiazdę światowego formatu. W tym roku był to drugi oboista Filharmonii Berlińskiej. Naprawdę lepiej się nie da. Hans mhm. Witman I, i Później zapraszamy tych muzyków na próby sekcyjne, na próby z całą są i wreszcie na koncerty. I ci młodzi ludzie są traktowani przez nas jak nasi tatowi muzycy, czyli wynagrodzenie, honorarium dostają identyczne. To nie ma czegoś takiego, że młodym się płaci mniej, nie. Więc on oni mają szansę z nami później wyjeżdżania do Francji, do Hiszpanii i kontaktu z tymi wspaniałymi artystami. Tak sobie to wyobrażam, że nie może być lepszej szkoły dla studenta, który właśnie kończy uczelnię albo właśnie skończył. Dlatego też trochę, że, że te zajęcia orkiestrowe w uczelniach są traktowane troszkę tak z przymrużeniem oka. Bo zapewne większość tych młodych muzyków wyobraża sobie, że będą tylko drugimi Jehudi Menuhinami, czy mhm. słynnymi solistami. A wiemy o tym, że z tych wszystkich, którzy zdają uczelnie, po prostu promil promila zostanie solistą, a jeszcze mniejsza liczba zostanie znakomitym solistą. Jednak znakomita większość później znajdzie się w orkiestrze, o ile zda egzamin, więc my też przygotowujemy tych młodych ludzi do tego, w jaki sposób zdać egzamin. Ta ogromna praca. Ogromna zarabia. praca, ale niezwykle satysfakcjonująca, więc jeszcze nie mamy tej przestrzeni gotowej, ale już mamy co najmniej kilka programów, które będziemy chcieli w tej nowej przestrzeni widać w nowej przestrzeni. Tak, no fantastycznie. Wróćmy może na chwilę, parę lat wstecz, bo ta muzyka u ciebie od dziecka, z tego co ja wiem, istniała, prawda, w twoim życiu? Muzyka istniała od, od pewnie urodzenia już w moim życiu, dlatego, że mama była skrzypaczką. No tak, to musiałeś Więc, to wchłonąć jeszcze w prenatalnym okresie prawdopodobnie. No właśnie tak i mama zadecydowała, że jednak jej syn musi być muzykiem, stąd od piątego roku życia już zacząłem się uczyć grać na fotepianie, ale to w sumie to życie jest na tyle fascynujące i że historia, historia potrafi się w pewnym sensie powtórzyć po wielu, wielu latach. Moja mama będąc skrzypaczką, będąc jeszcze tak jakby na niższym szczeblu edukacji, nagle pewnego dnia się dowiaduje, że przyjeżdża do Warszawy Jehudi Menuhin. Absolutna legenda skrzypcowa już wtedy. Mama wtedy była tak sytuowana, no z biednej rodziny, nie mogła sobie kupić biletu do Filharmonii, ale wymyśliła, że pójdzie na próbę przed południem, to była zima, więc musiała się urwać ze szkoły, nie mogła nawet założyć swojego płaszcza, bo w sumie wyszła z tej szkoły trochę nielegalnie, więc yy, nagle sytuacja, że znajduje się w sali Filharmonii Narodowej i słyszy i widzi swojego idola, absolutnego idola, oczywiście Jehudi dla większości skrzypków jest taką gwiazdą nieosiągalną. I w trakcie słuchania tej muzyki, która była dla niej zupełnie wstrząsająca, myśli tak, że jeżeli będzie miała w przyszłości dziecko, to to dziecko musi mieć coś wspólnego z muzyką. I teraz, po wielu latach, znowu przyjeżdża Jehudi Menuhin. Staje na tej samej scenie, w tej samej sali, tylko że już teraz na tej samej scenie również jest jej syn. Hmm. Więc po wielu latach, jak opowiedziałem tę historię, Jehudi Menuhinowi, on mówi, absolutnie przyprowadź, jak tylko skończymy grać koncert, przyprowadź mamę do garderoby do mnie. No dobrze, idziemy do garderoby. I po prostu Menuhin nic nie powiedział, tylko przytulił mamę i tak z minuty ją mocno trzymał. I to było z mojej strony takie naj, najwspanialsze oddanie mamie wszystkiego tego, co zrobiła w swoim życiu, żebym ja mógł później być na tej scenie z Jehudi Menuhinem, więc Jehudi Menuhin, jak on Nasz wieloletni, mogę tak powiedzieć, dyrektor muzyczny, bo przez 15 lat byliśmy razem. Z pewnością to połączenie i artystyczne, i emocjonalne moje z nim było bardzo specjalne, bo ja znałem tę historię swojej mamy i, i tak, i on był takim dla mnie artystycznym ojcem, a nawet chwilami nie tylko artystycznym, no absolutnie genialnym muzykiem, wspaniałym człowiekiem, o niezwykłej skromności i delikatności. Absolutna gwiazda, do której wielu, wielu bardzo się bało nawet zbliżyć, podejść. I oczywiście życie legendy również polega na tym, że prawie wszyscy coś chcą od tej legendy. Więc on mm. mi kiedyś powiedział Janusz, wiesz dlaczego dobrze się z tobą Bo ty nic ode mnie nie chcesz. Więc to było takie... Śmieszne, ale w tym okresie współpracy z Jehudim Menochinem ja właśnie byłem tym inspektorem orkiestry, więc to moich obowiązków należało przywiezienie maestra z lotniska, jak do nas przyjeżdżał na próby, później opiekowanie się nim w trakcie prób i to był wspaniały czas, mogliśmy godzinami rozmawiać. Nie tylko o muzyce, ale o sztuce i o tym, co to znaczy być człowiekiem. Więc proszę sobie wyobrazić, dla młodego człowieka, który dopiero co, dla mnie, dla młodego muzyka, który dopiero co wszedł do yy, orkiestry, nagle taki bliższy kontakt z absolutną legendą. To mogę powiedzieć chociażby tylko ze względu na to sobie, że no jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Hmm. I te tak kilkanaście lat byliśmy razem. Faktycznie zwiedziliśmy absolutnie cały świat z Jehudmerochinem. To był ten czas, że nie trzeba było się martwić, gdzie orkiestra pojedzie, gdzie trzeba zaproponować orkiestry, gdzie zagrać, bo raczej ta praca polegała na tym, że trzeba było skreślać jakieś projekty, bo już nie było kiedy ich. Już, szans na wykonanie tych projektów. Każdemu życzyć takich problemów. Tak, wypada. udało nam się, udało nam się, nagraliśmy z Yehudi Menuhinem wszystkie symfonie Beethovena, wszystkie symfonie Schuberta. Też taka cudowna płyta, bardzo humorystyczna, z uwetorami Giacchino Rossiniego i wiele innych płyt. Zagraliśmy setki koncertów i pewnego dnia mamy taką sytuację. Jesteśmy na dwa dni przed koncertem w Berlinie w Filharmonii. Yehudi jedzie na dwa dni, były dwa dni przystoju, wylatuje do swojej żony do Londynu, bo ona była ciężko chora. Później wraca z tego Londynu, wchodzi do hotelu i mydleje w hotelu. Zabierają go do szpitala. Następnego dnia już wiadomo, że jest sprawa jakaś poważna, że teraz te koncerty trzeba przesunąć, więc my wracamy do Polski. Po trzech dniach się dowiadujemy, że Jehudi Menuhin nie żyje, umiera. A po kolejnych dwóch dniach otrzymujemy list od Jehudi Menuhina. Napisał ten Przede. list ze szpitala. Aha. To był jego ostatni list w życiu, który napisał i napisał go do nas. Więc tak jakby to połączenie, wydaje mi się, tych dwóch artystycznych dusz, Jehudi Menuhina i Orkiestry Symfonia Westowian, było absolutnie specjalne szczęśliwie... Metafizyczne. Metafizyczne. Szczęśliwie nie tylko z nim, Bo jeszcze w trakcie współpracy z Jehudim Menuchinem nagle przyszedł na próbę Krzysztof Penderecki. Światowej sławy kompozytor. Właściwie można spokojnie powiedzieć jeden, nie wiem, z trzech największych światowych kompozytorów XX wieku. I nagle się okazuje, że być może będzie miał też coś z nami wspólnego. I dosyć szybko też obejmuje, obejmuje funkcje w naszej orkiestrze. Więc taka orkiestra, która ma jednego szefa Jehudi Manuchina, a drugiego, a drugiego Krzysztofa Pendereckiego, jest to naprawdę zjawiskowa sytuacja. Mm -hmm. I tak też przez kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat współpracy z Krzysztofem Pendereckim, ja najpierw jako inspektor, a później już w, w charakterze dyrektora, właściwie nie zapomnę tego. I, i to wszystko sprawiło, jak Przyszedłem do orkiestry w tym 1987 roku i nagle zobaczyłem, odkryłem, przeczytałem w takiej rozpisce dla orkiestry w planie pracy, że dziś gramy z Manuhinem, później tam z Pendereckim, później jeszcze z inną legendą, tu gramy w Kadnegichu. Pomyślałem sobie: Boże, jakoś trzeba to zatrzymać. I tu się pojawiła fotografia. Ta fotografia też od dziecka jest u ciebie obecna w życiu, nie? Fotografia jest od dziecka, bo oczywiście, jak pewnie większość młodych ludzi, dostałem od rodziców smienę 8M. Ja też. Plastikowy. Moja nie działała, nic nie wyszło. <laughs> Moja troszkę działała. Mieliśmy taki zwyczaj z rodzicami, że zbieraliśmy przez cały rok, wrzucaliśmy do, wo do worka plastikowego pozostałe 2 złotówki 5 złotówki, i później wystarczało. Hmm, Latem tych pieniędzy na wyjechanie na kilka dni gdzieś w Polskę i tam zawsze starałem się fotografować wszystkie armaty, które stały przed wszystkimi zamkami. To była jakoś moja główna pasja. I ciekawe, jak na muzyka. Ciekawe, jak na muzyka, <laughs> prawda? Armaty i zamki. Później, jak przyszedłem do orkiestry i, i zobaczyłem z kim gram, to z nie mogę mieć aparatu, który mi nie daje żadnej gwarancji, żadnej szansy na to. Aby zrobić w miarę ok, zdjęcia. I dosyć szybko kupiłem sobie Leica M6, która oczywiście była aparatem. Na no marzenie. Dla wielu. Zjawiskowym, zjawiskowym zupełnie aparatem. Leica M6 z jednym obiektywem, 50 mm, sumikron. Więc w sumie wydawać by się mogło najprostsza sprawa, a najprostsza rzecz. bressonowska rzecz. I trochę w sumie korzystając z sytuacji, że najpierw byłem inspektorem, później zostałem dyrektorem, no tak, przyznaję się, po prostu wykorzystałem tę sytuację. Oczywiście zawsze się pytam dyrygentów, czy to na początku je Hudimenu Hina Maestro, czy mogę Ci zrobić zdjęcie. On powiedział tak, drugi raz zapytałem, odpowiedź była taka sama, jak zapytałem trzeci raz, to z lekką niecierpliwością powiedział, ja ty się już więcej nie pytaj, tylko rób, kiedy chcesz. Więc wyssałem taką szansę, naprawdę w 200%, myślę. I ta szansa dla mnie była głównie chyba dlatego, że ja miałem. Wstęp, wstęp do tej sfery życia dyrygentów czy solistów, do tej bardzo intymnej, czyli te emocje tuż przed koncertem, albo tuż po. Nigdy w życiu artysta, który chce się skupić przed koncertem, nie zgodzi się, żeby wszedł do niego profesjonalny fotograf z fleszem. Nie wiem, zaczął mu robić 30 zdjęć. Bo oni chcą mieć skupienia. Mhm. Ponieważ, tak, a ponieważ ja i tak byłem z tymi artystami przed koncertami, siedziałem z nimi w gaderobie, czy no, tak jak w przypadku Jehudi Menuhina czy Krzysztofa Pendereckiego, um, przechodziłem przez ten cały proces przygotowania się do koncertu razem z nimi. I ponieważ już by, byli później przyzwyczajeni do tego, że robię zdjęcia, więc właściwie nie zauważyli tego aparatu, ale jaka jest na tyle mała, że można się do niej przyzwyczaić. I siedzimy właśnie w Janowie Lubelskim w Muzeum Fotografii, gdzie za dwie godziny, za godzinę i pół praktycznie, otwierasz swoją wystawę fotografii. Ale zanim do tego doszło, powiedz mi, jakie masz pierwsze wspomnienie, kiedy zacząłeś świadomie już tworzyć fotografii? Świadome tworzenie myślę, że to było już po kilku latach pracy. w w orkiestrze, bo oczywiście te pierwsze moje fotografie artystów, znaczy starałem się robić z pewnej odległości, żeby nie przeszkadzać. Nie za bardzo zwracałem uwagę na formę. Z tym światłem, pomiarem światła też bywało różnie. Ale myślę, że w 1987 przyszedłem do orkiestry. Myślę, że tak od 1992-1993 roku już, już chciałem naprawdę zgłębiać na poważnie fotografię. Bo fotografia, w szczególności w momencie, czyli te 20 lat temu, kiedy przestałem grać. No tak, jak się gra na instrumencie, jak się gra na dużym instrumencie, czyli na moim instrumencie ukochanym, na kontrabasie, ten instrument trzyma się na nodze, trzyma się na udzie. Ćwiczy się na instrumencie kilka godzin, więc to jest taka wibracja, to jest po prostu bardzo bliska relacja między sobą a swoim instrumentem. Wręcz chwilami, taka intymna relacja, mogę powiedzieć. I nagle z dnia na dzień ja nie mam tej relacji i wtedy. Pustka sobie uzm... się Tak, wtedy sobie uz... uzmysłowiłem po, że Przecież moim nowym instrumentem nie jest instrument muzyczny, jest instrument fotograficzny. I Ech. myślę, że wtedy to się już zaczęło tak na bardzo, bardzo serio. Ale to ciekawe, bo ja znam kilka takich przypadków, że właśnie muzycy po wielu latach muzykowania, grania, tworzenia muzyki przechodzą do fotografii. Natomiast nie mam ani jednego w głowie przypadku w drugą stronę. No o tak, co to ja... chodzi w ogóle. <laughs> nie wiem, nie potrafię tego określić tak zupełnie dokładnie, ale, ale ja myślę, że ja kiedyś wrócę do grania. Oczywiście nie w takiej formie, żeby. Żeby grać szczególnie w Symfony Wersowi koncerty, ale tak troszkę poćwiczę tak po amatorsku, tak chciałbym, bo, bo jednak mnie bardzo ciągnie. Ale pomyślałem, właśnie już wcześniej, jeżeli miałem instrument absolutnie najwyższej klasy, bo miałem taką szansę grać na takim instrumencie, to ten fotograficzny instrument też musi być wspaniałej klasy. I oczywiście przez długie lata fotografowałem tylko i wyłącznie na filmie, jednak ta analogowa. Fotografia bardzo mnie pociągała, a te pierwsze aparaty cyfrowe wydawały mi się tak bardzo niedoskonałe, że. Bo tak było. Bo tak było, że w ogóle nie zwracałem na nie uwagi. No teraz fotografuję i cyfrowo, i jeszcze analogowo również. Mam szczęście, że jeden z moich synów, a mam bliźniaki 23 lata, jeden z moich synów bardzo tak chwycił intensywnie nauk fotografowania. Kiedyś dostali, dostali na osiemnastkę. Jeden dostał lajkę M3, a drugi lajkę 3C. I... To można powiedzieć, niezły posak. Niezły posag. się rośnie. Dostał, jeszcze dostał Rolej Flexa. No i ten syn Witold, on, on właściwie nawet jak idzie do sklepu po zakupy, to zawsze ma przy sobie lajkę. Ale jest śmieszne, bo jeżeli widzi robiącego cyfrową Ta Tato, Wstyd. <grym> No, właśnie, ale wróćmy do tej wystawy, za którą zobaczymy dzisiaj. Co to wystawa jest? ma tytuł Maestri, i to jest właściwie moja wystawa, którą ja rozpocząłem swoje życie, mogę tak powiedzieć, wystawienicze, kiedy po raz pierwszy się odważyłem w ogóle publicznie pokazać swoje zdjęcia. No to już było dobrych kilka lat temu. Wtedy taką iskrą i osobą, która mnie bardzo zachęciła, była pani kurator. Galerii obok w Warszawie, Galerii Spafu, małej Galerii Spafu, pani Anna Wolska. I ona gdzieś, widząc jakieś zdjęcie moje, mówi: A, wiesz, to ciekawe, masz ich więcej? No okazało się, że tak, że mam ich więcej. Spotkaliśmy się i powiedziała, Tak, absolutnie chcę ci zrobić wystawę. Ja mówię: ale, ale ja naprawdę nie mam odwagi, no bo prostu robię zdjęcia. Nie, nie, musisz mieć odwagę. I od tamtego czasu już tych kilkanaście wystaw indywidualnych. Ale to było jak byłeś już w spaf do... czy wcześniej? I nie, to wcześniej. było zanim wstąpiłem do SPAF-u. Mm -hmm. Później minęło kilka lat i, i zostałem zaproszony, żeby zaprezentować. No to wspaniale, zostać zaproszonym do galerii obok SPAF. Nie będąc w Spawie, to naprawdę musiało coś być w tych zdjęciach. I to była moja pierwsza wystawa w życiu, więc naprawdę miałem... miałem Piękne wejście. Stracha, muszę powiedzieć. Ale, ale to jakoś ale... się sympatycznie odbyło i, i dźwięk też był dobry i później jakoś szybko tak się stało, że kilka osób zareagowało z innej galerii, więc jeszcze w innych miejscach pokazałem tę wystawę. Dla mnie ta wystawa, ona cały czas się rozwija, bo z roku na rok gramy z nowymi mistrzami, z, z dyrygentami, z solistami. Tu akurat pokazuję fotogramy tych wielkich dyrygentów. Więc oczywiście, że jest Jehudi Menuhin, oczywiście, że jest Krzysztof Penderecki, ale jest też Lorin Mazel, no absolutna, legenda. absolutna legenda, która miała w kontrakcie zapisane, że nie wolno jej robić zdjęć. Pomyślałem I gwiazdka sobie, była, za wyjątkiem Marynowskiego. Yy, gwiazdka później się pojawiła. Tak. A, a posu polegało to na tym, że ja właśnie wtedy wziąłem sobie lek M3, przewiesiłem przez ramię i poszedłem do garderoby przywitać się z maestro. Maestro dosyć szybko zauważył, tutaj co to jest? Ja mówię aparat analogowy, a tym się jeszcze robi zdjęcia. Ja Mówi, że jeżeli pozwolisz, ja zrobię i później prześlę odbitki. No dobrze. I w ten sposób się zgodził. To, to jest chyba taki sposób na oswojenie, żeby pokazać, że nie robi się jakimś gigantycznym aparatem, że gdzieś się chce to umieścić w, w dziwny sposób. Nie, więc, więc w ten sposób się zaczęło. Więc jest Lorimazel, jest Chal no Jest naprawdę wielu absolutnie wybitnych i taki dosyć. Ekstraweteryczny dyrygent Andres Mustonen, który jak przyjechał do nas, powiedział: Jestem reinkarnacją Vivaldiego, mów mi Antonio. <noise> Więc szaleństwo w oczach, absolutnie genialny dyrygent. Nie znoszący sprzeciwu. Nie znoszący sprzeciwu. I ci, wszyscy mistrzowie, I ci wszyscy mistrzowie są ukazani teraz na wystawie. Dla mnie jest smutkiem to, że większość z nich już nie żyje. Jest to oczywiście dla mnie taki zapis funkcjonowania orkiestry, zapis historyczny już w tej chwili, archiwalny, z kim graliśmy, ale też myślę, że jakoś mi się tam udało uchwycić te emocje i pokazać, że to oprócz tego, że to są bardzo wyjątkowe indywidualności ludzkie i artystyczne, to są to po prostu cudowni ludzie. Bo oczywiście większość z nas może przypuszczać, że Krzysztof Henderecki. Nie wiem, był wielką gwiazdą, która nie chciała z nikim normalnie porozmawiać, czy coś. To, to wręcz przeciwnie. Szalenie przyjazny, otwarty i bezpośredni człowiek, który jak schodził ze sceny, to nie prosił o szampana, czy o tylko o zimne piwo. Po prostu musiał się na zimnego Twój chłop. Tak. Mm -hmm. I w momencie, kiedy go pytałem po jakimś okresie niewidzenia się, majestro, czy, czy teraz jakaś nowa symfonia, czy nowy kwatek się zbliża. No to tak odpowiadam, no wiesz, muszę, muszę skomponować, bo takie zamówienie. Ale jak się go pytało, czy teraz kwitnie takie drzewo. Ach tak, bo on na ten drzew. To przecież ten rozbłysk w jego oczach był... Yy, Super nowa. Super nowa. On był absolutnie zachwycony. Zakochany w przyrodzie, no ale też się niezwykle na tym znało. Jego zbiór, jego arboretum w Lusławicach, drugi największy zbiór drzew w Polsce, kilka tysięcy gatunków. To jest rzecz, rzecz zupełnie niespotykana, z czego on dużą część sam posadził hmm. albo był przy, przy tych drzew. Więc akurat w przypadku Krzysztofa Pendereckiego muzyka. I natura, tworzenie muzyki, i tworzenie arboretum. I też, jeżeli się spogląda na atytury muzyczne i na szkice tego arboretu, można tam znaleźć bardzo dużo podobieństw. Niesamowite. Więc ta harmonia przede wszystkim, bo przecież mhm. chyba jednak podstawą muzyki jest oprócz rytmu i wysokości dźwięk, są te relacje między mhm. dźwiękami, czyli harmonia. I, I wspaniale to Krzysztof Penderecki w tych projektach swoich ogrodów y, ukazywał. No i też miałem ten y, niebywały zaszczyt y, przyjaźnić się już później z Krzysztofem Pendereckim i z Elżbietą Penderecką przez okres 35 lat. To jest naprawdę długa relacja. Patrząc na, na... Fotografię z tego cyklu, to mm, szczególne miejsce Penderecki chyba zajmuje w Twoim twórczości, w Twoim życiu. Ośmielę się. Absolutnie tak. Szczególne miejsce. W tym roku obchodzimy 90. rocznicę urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Już od ponad dwóch lat nie jest z nami. Co jest oczywiście stratą niebywałą i dla świata. Kompozycji, bo już więcej tych utworów nie będzie, i dla świata dyrygentury. Ja myślę, że, że dla świata zmarł wielki kompozytor, dla naszej orkiestry zmarł nasz dyrektor. A dla mnie, tych dwóch poprzednich, plus do tego wielki przyjaciel. Mm. Więc, yy, yy, więc ta relacja była. Przez lata naprawdę bliska, często się wid widywałem z państwem Pendereckim i przyjeżdżałem do Lusławic, spałem tam po kilka dni, byłem naprawdę blisko I, e e i takie zdjęcie jest na wystawie, Krzysztof Penderecki siedząc na ganku w Lusławicach przed swoim dworem. Troszkę takie zdjęcie w stylu Einsteina z wyciągniętym językiem i e jak e e Krzysztof Wyciągnął język, ja zrobiłem zdjęcie, nie był przekonany, że mi się udało zrobić to zdjęcie. Pyta, masz to? Ja mówię, oczywiście. I proszę sobie wyobrazić, po, po 30 lat fotografowania Krzysztofa Penderskiego, to było moje ostatnie w życiu zdjęcie, jakie miałem szansę wykonać. To był dzień po jego ostatnich urodzinach. No nie bywało, ale co, co też trochę świadczy o jego. Poczuciu humoru, kapitalnym poczuciu humoru. On dla siebie i w stosunku do osób, które znał dobrze i czuł się z nimi swobodnie, on naprawdę nie robił z siebie żadnej gwiazdy, on nie budował dystansu i to, co w nim naprawdę, bardzo cenię. Mhm. A jeśli chodzi o jego muzykę, to powiedziałeś kiedyś, że dla ciebie wprost muzyka Krzysztofa Pendereckiego jest dowodem na istnienie stwórcy. To dzisiaj odważna deklaracja. Ale absolutnie to powód trzymuję, że tak jest. Przyszło mi to do głowy wtedy, kiedy graliśmy jeden z pierwszych koncertów z jego wielkim dziełem Siedem Bram Jerozolimy. Gramy w Filharmonii Narodowej w Warszawie i nagle. Co najmniej 50% publiczności płacze. No, po prostu ludzie mają łzy w oczach. No, takiego wzruszenia emocjonalnego, setek ludzi, no, nie da się zrobić przy pomocy czegoś zupełnie normalnego, czegoś zupełnie zwykłego. Też pamiętam, jak jeden z moich synów był mały i zasypiał, i nagle przez pewien czas słyszałem jakieś dziwne dźwięki. Okazało się, że to był Koncert na altówkę Krzysztofa Pendereckiego. Sen sobie puszczał do snu, powiedział wiesz to bo przy tej muzyce ja mogę cudownie się tak uspokoić i zasnąć. No coś um, absolutnie wspaniałego. Graliśmy nieomalże wszystkie dzieła Krzysztofa Pendereckiego, od tych naprawdę małych, od kwartetów poprzez um, dzieła na orkiestry smyczkowe. To właśnie dla nas maestro dokonał transkrypcji ze swojego kwartetu z czego powstała później symfonie taperarki, zupełnie genialną, bardzo widuzowski, poprzez Rekwiem Polskie czy siedem bram Ruzolimy. Rzeczą nie do opowiedzenia jest to wrażenie, kiedy się siedzi w środku orkiestry, i nagle i nagle w środku symfonii drugiej. Porząnarodzenio słychać fragment z kolendy cichaną hmm. Z tego całkowitego chaosu, który tam jest. Wyłania się. Wyłania się tak. Um, naprawdę bardzo Państwu polecam posłuchanie muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Nie trzeba się tego bać. Trzeba się po prostu spróbować zanurzyć, a najlepiej jest po prostu pójść na koncert z muzyką już w listopadzie w ramach obchodów tego jubileuszu 90-lecia. Rocznicy urodzin Krzysztofa Pendereckiego, Symfonia Warszawia w Warszawie zagra jedno z jego takich emblematycznych wielkich dzieł, Jucznia. Mhm. To, jest, to jest gigantyczne dzieło z wielkim chórem, z solistami, z orkiestrą. I siła chyba tej muzyki polega na tym, że, tak, że nie musimy jej rozumieć, nie musimy być znawcami. Bo ta muzyka po prostu bezpośrednio oddziałuje na nasze ciała. Musimy tak. tylko pozwolić na to. Musimy odrobinę pozwolić, żeby takie jakby zlikwidować te uprzedzenia czy lęki, które mamy czasami przed tym, czego nie znamy. Bo wiadomo, że najbardziej lubimy te piosenki, które znamy. Tak. Jasne. Mam taką refleksję, że przez bardzo długi czas słowo twórca czy kreator było w zasadzie synonimem słowa Bóg. Dopiero w XIX wieku. Zaczęło być używane w odniesieniu do artystów. Można powiedzieć, że tacy artyści właśnie jak Penderecki to dotykają absolutu? Jestem absolutnie o tym przekonany, ponieważ przez 35 lat tego byłem naocznym świadkiem. Czasami byłem świadkiem, jak maestro przynosił patyturę. No właśnie, kiedyś, nawet kiedyś takie zdjęcie zrobiłem. Siedzimy w kuchni w domu w Krakowie u państwa Pendereckich. Tu jakaś kobiałka z malinami, tu talerz z szynką, masło stoi, nagle maestro przynosi patyturę, kładzie to na tym wszystkim, tak jakby nie uważa, czy coś się zabrudzi, czy, czy tak można, czy tak nie można i zaczyna przy mnie komponować. I hmm, oczywiście maestro Penderecki był wykształconym kompozytorem, wiedział strukturalnie, jak to się wszystko robi. Ale to było genialne, że, że on słyszał te dźwięki, on słyszał tę muzykę, zanim to zapisał. I to się nie bierze z niczego. To tak jak muzyka, harmonia i tak jak te wszystkie gwiazdy, które mamy na nieboskłonie, gdzie wszystkie relacje między nimi, to też jest bardzo ściśle ustalona harmonia. Ktoś to musiał stworzyć. Tak jak to nie mógł być przypadek. Siła stwórca stworzył te wszystkie gwiazdy i harmonie. No cóż, po prostu Penderecki, jego twórczość była elementem stworzenia boskiego w pewnym sensie. Oczywiście to być może brzmi za mocno, ale ponieważ ja byłem tego świadkiem przez 35 lat, mogę to mówić z pełną odpowiedzialnością. Mówisz właśnie o tej harmonii, o tym. Porządku, który powstaje w świecie, we wszechświecie, w muzyce przecież też, tak? Bo muzyka jest porządkiem, czy nie? Muzyka jest porządkiem. Możemy to cudownie zaobserwować na przykład w twórczości Jana Sebastiana Bacha. Byśmy takie wariacje Goldbergowskie, bardzo Państwu polecam, bo to jestem zakochany w tym utworze, szczególnie w wykonaniu Glena Goulda. Ostatnie nagranie z 80. lat. Jeżeli byśmy tam zachwiali chociaż jedną nutą, czy obniżyli ją o pół tonu, czy o ćwieć tonu, czy byśmy zagrali ją szybciej niż ona jest umiejscowiona, czy wolniej, to wszystko się naglewali. Czyli dyscyplina. Nie bywała dyscyplina, a też ostatnio słyszałem, że ja Sebastian Bach był numerologiem. I bardzo, i ogóle, bardzo no. intensywnie się to ponoć w muzyce mm. jego gdzieś odzwierciedla ja się. Na tym zupełnie nie znam, ale wiem, że nawet jakieś książki powstały na ten temat. Mm. Więc ym, więc ta harmonia stworzenia, ha, ym, harmonia, generalnie harmonia. Ona się odbija w muzyce, bo muzyka jest, tak jak już raz powiedziałem, dla mnie najbardziej uniwersalnym językiem do komunikacji, do przekazywania emocji, do tego, co chcemy opowiedzieć. To ten świetny muzyk, on musi coś przeżyć najpierw. On musi się zakochać, on musi znienawidzieć, on musi zobaczyć wspaniałe drzewo, on musi zasadzić to drzewo, żeby miał o czym opowiadać. To krzysztof emocji musi mu drgnąć tak. Tak, a w Pendedecki. Zasadził wiele drzew. Mm -hmm. Tak. No ty jesteś zdyscyplinowanym twórcą? <laughs> Zupełnie nie mogę tego o sobie powiedzieć. Staram się być zdyscyplinowanym dyrektorem instytucji, tak? bo instytucja ma ponad 100 osób. Więc to nie jest prosta sprawa. Myślę, że jakiś tam sukces, który ta orkiestra przez cały czas ma, jest dzięki znakomitemu zespołowi. I temu zespołowi artystycznemu, czyli samej orkiestrze, samym muzykom, ale również niebywałym osobom pracującym na rzecz tych muzyków. Bo przecież to jest i księgowość, i kadry, i to jest impresariat, i to jest dział produkcji, i to jest dział marketingu i budowania publiczności. To jest mnóstwo osób, ale te wszystkie osoby mają coś takiego szalonego w sobie, bo mają wspólny cel. Oni mhm. po prostu chcą, żeby ludzie przychodzili na koncerty, chcą, żeby, żeby ta marka, którą sobie wyrobiliśmy przez wiele lat, Sinfonia Wasowa była znana na całym świecie. I to są genialni ludzie, więc ja naprawdę nie mogę powiedzieć, jak rano wyjeżdżam z domu do biura, że ja idę do pracy. Bo jednak, miejsca, w którym się jest od ponad 36 lat, gdybym to miał określić tylko pracą, to ja bym tam nie wytrzymał. Po prostu nie przeszedłbym przez te wszystkie sytuacje, które przez te 36 lat się wydarzyło. Ale to jest naprawdę moje życie i moja pasja. Fotografia też jest moją pasją. I mam taką nadzieję, że pozostanie nawet wtedy już jako dyrektor, nie wiem, przejdę na emeryturę i wtedy mam plan. Myślisz, że twoje doświadczenia muzyczne kształtują ciebie jako fotografa? Ja to odczuwam w pewnym sensie, ponieważ jako muzyk miałem przez całe swoje świadome muzyczne życie właśnie do czynienia z formą. A fotografia, no to też w dużej części forma, prawda? to nie tylko kwestia emocji uchwycenia, ale jak wiemy to doskonale, nie tylko to, co jest na pierwszym planie, jest ważne, a czasami to tło i w jaki sposób się do niego podejdzie jest co najmniej równie ważne, jak i ten pierwszy plan. I to jest dokładnie tak samo w muzyce. Nie, nie da się mieć tylko i wyłącznie tych finałowych wystrzałów. W muzyce też jest ważna cisza i ten czas pomiędzy tymi silnymi akordami. Przecież w fotografii jest identycznie. W fotografii można odczytać, czy zdjęcie jest energetyczne, czy to jest głośne zdjęcie, czy to jest właśnie to zdjęcie w wyciszeniu, czy to jest to zdjęcie pianissimo. Mówi się, że poezja to tak naprawdę powstaje między słowami. Że muzyka między nutami, a w fotografii między motywami ta fotografia? Chodzi o relacje, o to co się dzieje między tym co jest na zdjęciu? Dla mnie chodzi bardzo mocno o relacje. Akurat w przypadku tej fotografii, którą dziś mam zaszczyt prezentować, to chodzi o relacje. To są o relacje między dyrygentem a orkiestrą, relacje między dyrygentem a muzyką. To są relacje między dyrygentem a nim samym, co on czuje w danej chwili. To są relacje między dyrygentem a publicznością. Więc absolutnie, absolutnie, to są relacje. Ja mam, jeszcze ten element mnie wspomaga o odczytywaniu zdjęć w muzyczny sposób. To to, że ja dokładnie pamiętam, jaki utwór był ćwiczony wcześniej, w której próbuję. Ja potrafię powiedzieć, że na tym zdjęciu Penderecki dyrygował takim utworem. Ja słyszę tę muzykę. Czyli taka kotwica pamięci trochę. Absolutnie e, kotwica pamięci. I myślę, że przez to, że dla mnie fotografia tak bardzo się kojarzy jest tak bardzo zbliżona do muzyki, to już szukam też tych odniesień w zdjęciach innych artystów. I to jest naprawdę fascynujące i myślę, że jednym z podstawowych sposobów na rozwój fotografa artysta jest jednak oglądanie, oglądanie tych innych zdjęć. No nie wiem, Poczynając od tych dla mnie absolutnie najcudowniejszych artystów, typu Henri Catie Bresson, ta zupełnie klasyczna fotografia, którą uwielbiam, czy mhm. później Eliot Herbert. No, tak. no po prostu mamy, mamy naprawdę tak wielu cudownych artystów. Te relacje, o których wspominałeś, to przecież też nie tylko portrety, bo z tego co opowiadałeś, to podróże z orkiestrą też spowodowały, że zacząłeś fotografować życie na ulicy. Och, tak, zacząłem fotografować, tak zwany, uprawiać fotografię uliczną, i okazało się, że to jednak nie, nie da się powstrzymać od tego, jakiś się ma aparat w ręku, I w związku z tym mm, również były różne wystawy. Właśnie takie fotografie uliczne w Krakowie w Galerii Spafu była wystawa w stronę Azji. To były moje zdjęcia z trzech azjatyckich krajów: Chiny, Japonia i Korea. I myślę, że najcudowniejsze chwile jako fotograf i jako człowiek fotografujący miałem szansę przeżyć w Chinach. Byłem w jakimś mieście, mówiąc szczerze, nie pamiętam jeszcze, że to było miasto, i chciałem pójść na spacer. I w hotelu mi powiedziano, żebym szedł w taką stronę, gdzie nie ma tych ulic nawet na mapie. Okazało się, że to była najstarsza część miasta. Która nie była ujęta na mapie, bo już była przeznaczona do wyburzenia. Ale jednak tam były budynki, które miały 500-400 lat. I ci ludzie mieszkali prawie dokładnie tak, jak mieszkali te 400 lat temu. I nagle przeżyłem coś, czego nie przeżyłem w żadnym innym miejscu na świecie. To znaczy, że. Moja obecność z aparatem nie była ani razu odebrana jako intrus, mm -hmm. jako ktoś, kto chce zrobić zdjęcie, nie wiadomo w jakim celu, a może to paparazzi, a może będzie mieszańca, bo coś. Nie. Ta przyjaźń tych ludzi, z którymi się nie mogłem w żaden sposób skomunikować, no, bo nie mówię po chińsku, a oni nie mówią po polsku ani po angielsku. I nagle się okazuje, że aparat fotograficzny jest tym elementem, który nas łączy. Wystarczy się uśmiechnąć, delikatnie ukłonić, wskazać na aparat, zobaczyć reakcję, czy można zrobić zdjęcie, czy nie. I okazuje się, że to działa w absolutnie wspaniały sposób. Niestety, w ten sposób to nie działa wszędzie. Um. Bo raczej najmniej staram się fotografować u nas w kraju, mówiąc szczerze, <laughs> tych fotografii ulicznej ludzi, bo czasami. I bywa to niebezpieczne. Tak, wiem w, o tym. W Chinach czułem się, czułem się niezwykle swobodnie, i nagle ci ludzie zaczęli mnie zapraszać do tych swoich domostw. Mogłem wejść tam, gdzie śpią, tam, gdzie jedzą. Siadaliśmy razem. Oni mówili po chińsku, ja mówiłem po angielsku. E, niby teoretycznie żadna ze stron siebie nie rozumiała. Ale jednak było porozumienie i to było wspaniałe. Myślę, że ta szczerość jakaś i ta intencja jest istotna prawda, w tym, jak podchodzisz do człowieka, bo no, mówi się, że fotografia mówi jedną prawdę o fotografującym. I ja tam widzę w twoich fotografiach ten szacunek i ten spokój. I może z tym wynika to, że tak cię potraktowano. To w takim razie jestem naprawdę... Zaszczycony, że w ten sposób to odbierasz. Niedawno byłem kilka dni w Stambule i przyznaję, że Stambuł okazał się być niebywałym miejscem do, do przeniesienia się w czasie o 100-150 lat, bo jeżeli się zeszło z jakiejś głównej ulicy do uliczki, uliczki pobocznej, nawet w samym sercu. To miało się szansę na zobaczenie tych zdjęć, tych widoków, tych sytuacji, które mógł spokojnie fotografować, chociażby Arika są, no po prostu dokładnie te same sceny. Więc to było cudowne, bo ja widzę jakąś sytuację, przypominam sobie określone zdjęcie robione przez mojego idola i, i no cóż, przyznaję się do tego, chcę w jakiś sposób to odtworzyć, tak, prawda, na swój sposób. Ale, ale na ile te dwa elementy, aparat, i po prostu uśmiech, wykazanie najmniejszym gestem szacunku do drugiego człowieka, że nie chce się w jego życie wchodzić z butami. Nie tak. się nie chce dużo. Ja przeżyłem dwie prawie takie same sytuacje w zupełnie dwóch różnych miejscach na świecie. Pierwsza sytuacja była w Tokio. W dniu już wylotu z Tokio idę do małej świątyni, która była blisko hotelu, jakaś szósta rano, nie ma nikogo i widzę Mnich, czyści tego Buddę takim szlauchem. Po prostu go myję tak od góry do dołu. Stoimy od siebie tak w odległości 20 metrów. Ja mu się dłużej przyglądam, staram się robić zdjęcia po cichu i nagle mnie zauważa. Staje jak taki zmrożony. Więc ja się delikatnie ukłoniłem, uśmiechnąłem, i on nagle do mnie podchodzi, bierze mnie za rękę i prowadzi mnie do tych ich prywatnych przestrzeni, że mogłem zobaczyć, jak oni żyją. Później po kilku latach jestem w Santiago de Compostela, no nie jest to miejscowość położona w Japonii. I, i, i idąc wieczorami po ulicy, nagle widzę, że za zakrętu wyłania się złoty ołtarz. I myślę, no, jak to możliwe? Chyba jakieś urojenie. Nie, to były przygotowania do Wielkiego Święta, do procesji. I polegało to na tym, że ołtarz był tak gigantyczny, że ci mężczyźni go nieśli na barkach, ale oni byli niejako w środku tego ołtarza. I idę z nimi przez ulicę Santiago de Compostela przez trzy godziny, już do późnej nocy. Później przychodzą do tego miejsca finalnego, do katedry, otwierają wielkie drzwi, a stoję po drugiej stronie ulicy, robię zdjęcia i nagle podbiega do mnie taka krzykliwa Hiszpanka, taka mama. Zaczyna coś do mnie krzyczeć, chwyta mnie za rękę i ciągnie mnie do tej katedry. Odpalają dla mnie światła, pokazują mi, że tu jest rzeźba taka, tu jest inna. Jaka to jest siła, Siła właściwie trzech elementów: szacunku do kogoś, uśmiechu i aparatu fotograficznego. Bardzo Państwu polecam. Zapytam Cię o to, jaka jest Twoja motywacja do tego? Bo przecież nie to, że chcesz zdokumentować. Po co robisz takie zdjęcia, właśnie o których przed chwilą opowiadałeś? To ma oczywiście coś wspólnego po prostu z nałogiem. Ja już nie potrafię inaczej. Ja jestem wszędzie z aparatem, ja, i, 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 ja wszędzie ten aparat mam ze sobą. Jest to kwestia zatrzymania czasu, tej magii, którą nam z pewnością daje fotografia, czyli, czyli po prostu czas. Ja teraz wracam do zdjęć sprzed 30 lat, czy wracam do zdjęć w właśnie tej przestrzeni w mieście chińskim, która już po prostu nie istnieje. No też inny element to to, że, że chcę mieć i bardzo tego potrzebuję, żeby mieć przy sobie ten inny instrument. Już nie muzyczny tylko fotograficzny, więc, więc myślę, że jestem um, tutaj ścigany przez różnego typu potrzeby. No i chyba taka realizacja, realizacja siebie i ten element, który jest dla mnie strasznie istotny. Ja oczywiście w, w swoim aktualnym życiu jako dyrektor, który zarządza dużą instytucją, mamy teraz inwestycje wspólnie z kolegami, Prowadzimy te inwestycje. Dla mnie fotografowanie jest w 100% tak, taką autopomocą psychologiczną, a bardzo a terapia psychiatryczną wręcz. Ja zamiast iść do psychologa czy do psychiatry, zaczynam robić zdjęcia. I często się tak zdarza, że sam akt fotografowania jest dla mnie najważniejszy. Czyli właśnie nie tyle efekt. efekt co się później wydarzy. Tylko ta emocja. Ty, tylko emocja zauważenia czegoś, i w momencie, kiedy nacisnę spust migawki, i wydaje się, Boże, ja to naprawdę mam. I to jest taka emocja nie do przecenia. Ciekawe, bo jeśli się tworzy muzykę, to przeważnie jest to w zespole, prawda? W grupie. A fotografia w Twoim wykonaniu to jednak chyba solo. Przez długie lata tak było. Ale szczęśliwie w tej chwili jestem w trakcie tworzenia pewnego projektu, gdzie nie jestem solista. Bo jestem w duecie. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Z okazji właśnie 90. rocznicy urodzin, rocznicy urodzin Krzysztofa Pendereckiego, Instytut Adama Mickiewicza zaproponował mi stworzenie albumu fotograficznego o Krzysztofie Pendereckim. I ja wtedy pomyślałem. No dobrze, ale przecież ja wiem doskonale, że Penderecki to nie tylko muzyk, to nie tylko dyrygent, to nie tylko kompozytor, ale właśnie twórca tego absolutnie niezwykłego arboretum w Lusławicach. Ponieważ jeszcze nie do końca dobrze się czuję w takiej fotografii pejzażowej. dopiero się do tego tak przymierzam, żeby bardziej na serio. A ponieważ znałem z kilku projektów uprzednich bardzo wrażliwą, znakomitą artystkę, panią Tamarę Pieńko, zaprosiłem ją do wspólnego projektu. Więc będzie album, przy którym będzie kilkanaście wystaw. Zaczynamy w październiku, 3 października w Teatrze Studio z ukazaniem się po raz pierwszy jako dla świata, powiem to górnoludzie, albumu, gdzie Tamara Pieńko sfotografowała, fotografowała Ogrod w Lusławicach, trochę inspirując się moimi zdjęciami Krzysztofa Pendereckiego. Więc będzie jedno zdjęcie Krzysztofa Pendereckiego, jedno zdjęcie ogrodu w Lusławicach. Na początku nie wiedziałem tak do końca, czego się mogę spodziewać, ale okazało się, że artystka, chwała Bogu, podjęła decyzję, że nie będą to zdjęcia w kolorze, bo chyba bym tego nie przeżył. Natomiast w tak magiczny sposób de facto interpretuje rzeczywistość. Bo zobaczymy na jej zdjęciach sytuacje, które nie istnieją w rzeczywistości, ale wszystko na bazie um, ogrodu w plusławicach. więc um, muszę powiedzieć, nie spodziewałem się, że taką radość mi sprawi bycie i tworzenie w duecie fotograficznym, mhm. a, nie, a nie tylko solo, bo sama czynność dla mnie fotografowania jest dosyć czynnością emocjonalną i intymną w ten sposób mogę to określić. I kiedy będzie można zobaczyć efekt tego? Wędniaczów wystawy. 3 wystawy 3 października już w tym roku i wtedy też się ukaże album, Mój pierwszy album w życiu fotograficznym. Czekam niecierpliwie. Zapisuje się w kolejkę. To jest emocjonowany. Muszę przyznać. Poproszę o album z dedykacją. Oczywiście z tak będzie. Hmm. W stronę Azji o tej wystawie. Tak sobie myślę, że bardzo często jest tak, że właśnie muzycy z Azji sięgają po polskich kompozytorów, nie? a ty w stronę Azji. O co tu chodzi? Na czym polega ta, ta wzajemna trochę fascynacja? Coś, coś co chyba jest? wspólnego ma ta Polska z Japonią na przykład, bo y, chyba podobna wrażliwość, dosyć duża emocjonalność, który akurat Japończycy nie... Nie ukazują być może tak na co dzień, ale właśnie w zamiłowaniu w szczególności do muzyki Chopina, prawda? Oni są absolutnie zwariowani. Zresztą i Koreańczycy, i Chińczycy również. Więc myślę, że ta emocjonalność i zamiłowanie do takiej śpiewności w muzyce to jest wspólne. A Azja, no, no ja byłem nie wiem, w Japonii byłem ze 30 razy, w Chinach pewnie jest 10 i. I po prostu to są przestrzenie, szczególnie Japonia, w których ja się naprawdę bardzo czuję, czuję się dobrze. Przede wszystkim czuję się bardzo bezpiecznie. Czyli to bezpieczeństwo, dla kreatywności, dla tworzenia też chyba jest istotne, nie? Bo w takich sytuacjach jak fotografujesz na ulicy, powiedzmy Chiny, gdybyś się znalazł w Polsce na Pradze, to pewnie nie czułbyś się tak bezpiecznie, co? Być może nie czułbym się już tak bezpiecznie na pewno, a przede wszystkim bym bym jednak w, w Polsce mnie nie ciągnie do fotografowania na ulicy, bo wiem, że to może budzić jakieś inne emocje niż... niż... W innych krajach. A jednak cały czas ta Azja, mimo tego, że już jest super nowoczesna, rozwinięta wspaniale cywilizacyjnie, to element tego piękna orientalnego tam jest tak niebywały. I chyba to, że oni w tych swoich miejscach skupienia, w tych świątyniach, to ten główny element, który od nich bije. W moim odczuciu, to jest szacunek. Mm -hmm. Czy to jest szacunek do ich twórcy, czy to jest szacunek do siebie nawzajem. I to nie chodzi mi o to zwyczajowe kłanianie się między sobą, bo to już zupełnie nie to chodzi. No naprawdę, ten, ten szacunek tam się absolutnie jest wyczuwalny. I W szczególności szacunek i umiłowanie do przyrody. Bo w niektórych religiach nawet drzewo może być. Emanacją boskości może być, może być bóstwem, do którego się można modlić. No nie mówiąc o jedzeniu, które jest genialne. Ja co prawda nie jadam owoców, można i ryb, więc tam dosyć ciężko, ale też mają inne wspaniałe rzeczy. Tak więc Azja, w której bywam regularnie z orkiestą, a marzy mi się kiedyś do Azji pojechać zupełnie prywatnie. Bo jednak, jak się z orkiestą to się tylko łapie te pół godziny tu, pół godziny tam. Chciałbym doświadczyć Azji tak, jak teraz doświadczyłem Stambułu, gdzie po prostu byłem przez... 6 dni i nie miałem żadnych obowiązków. I jedyną radością było to, żeby przez kilka godzin dziennie chodzić po ulicach i, i szukać tych obrazów. Hmm. Zazdroszczę. O, jest, jest, czego, coś jest, takiego, jest coś takiego, że takie nowe miejsce o energii, której nie znamy na co dzień, stymuluje. Prawda? Stymuluje absolutnie oczywiście to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że, um, że być może jakiś wpływ na to, co ja fotografuję, czy jak fotografuję, jest moje poczucie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony ta niewiadoma, bo ja najbardziej uwielbiam być w miejscach, w których nigdy nie byłem. To jest tak super ciekawe dla mnie i, i ta ciekawość, co zobaczę za zakrętem, jaki tam będzie obraz? I, co mnie spotka. Więc z jednej strony tak, lubię fotografować w Japonii bez, absolutnie bezpiecznie. W Stambule też nie miałem ani jednej sytuacji, która mogłaby jakoś zakłócić moje bezpieczeństwo, ale absolutnie polecam wszystkim, jeżeli ktoś chce z aparatem pojechać tak bliżej niż do Japonii, to Stambuł to jest po prostu skarbnica obrazów. No, fantastycznie, to cenna wskazówka. <słyska> bardzo, bardzo polecam. Czyli wiemy, co dzisiaj się dzieje, kolejna wystawa. Pewnie ta wystawa będzie krążyć gdzieś po Polsce i to polecamy, maestri Janusz Marynowski w trochę dłuższym terminie album, a tak dalej. Jakieś ambicje jeszcze do zrealizowania szczególne. Jeżeli chodzi o ambicje zawodowe, to z pewnością doprowadzenie do otwarcia. Tego, tej wspaniałej przestrzeni dla muzyki, tej wspaniałej przestrzeni, w której będziemy budowali, wspólnoty wokół piękna, bo chyba naprawdę, tak naprawdę to o to nam chodzi. W tym świecie tak strasznie podzielonym, Zwalczającym siebie nawzajem, no nie trzeba daleko szukać, chociażby w Polsce. Tak. No nie Nieomalże się zabijamy na każdym kroku. Nie, my się musimy wspólnie spotkać na Grachowskiej 272, posłuchać muzyki, usiąść w parku, poczytać książkę. My nie mówimy, że od razu trzeba przyjść na koncert. Ale to jest wspaniałe miejsce, tam jest tak niesamowity klimat, jest taka, na... aura taka. My hmm. mamy ambicje, żeby chociaż ktoś przyszedł do naszego parku, usiadł. A my już stamtąd nikogo nie wypuścimy. Każdy wróci do nas na koncert, taki czy inny. I, i ten projekt sam w sobie był, był jest tak przemyślany, tam jest główne hasło na otwartość, na przezierność. I dlatego na przykład element architektoniczny zaproponowany, którego nie ma w żadnej sali koncertowej na świecie. Czyli taki, że jak wchodzimy do fuaje, prosto z ogrodu, i już widzimy salę koncertową. Dlaczego? Bo nie ma żadnej ściany z betonu. Jest gigantyczna, szklana konstrukcja. Oczywiście, specjalnie zaprojektowana przez akustyków. No, no właśnie, miałem ty w głowie. A co z akustyką? Nie, nie, no bo to nie jest taka szyba. szyba. Tak? To, to, to jest bardzo ciekawie zaprojektowane. Między dwoma warstwami szkła będzie tuż przed koncertem opuszczana gigantyczna kutyna, więc w operze podnosimy kutynę, w symfonii Wesołej będziemy ją opuszczać. A to wszystko właściwie po to z myślą o. O tych wszystkich, którzy będą chcieli przyjść i którzy, którzy będą czuli, że to jest moje miejsce. Czyli Przecież... taka świątynia dla kreatywności powstaje. Świątynia nie. dla kreatywności wtedy mieszkańcy mogą napić się w kawy. Ale można też przyjechać I... z takiego Lublina na przykład jak ja. No to nie jest niedaleko nie daleko, jak? 200 km tylko. W tej chwili jest droga dobra. I... Przez Wisłę nie trzeba przejeżdżać. Ale... I nagle i nagle widzimy, cały czas, co ta nasza orkiestra robi teraz. Czy nagrywa, czy przygotowuje się do koncertu? Właśnie chodziło o to, żebyśmy byli otwarci, widoczni dla Państwa, bo to przez z Państwa podatków budujemy ten przestrzeń. No może to już pomału do końca. Tolek w tle krzyczy. O no właśnie, szef i, szef i właściciel tego miejsca. No tak, tego wspaniałego miejsca dla fotografii. Ja przyjechałem tu wczoraj i od wczoraj widzę te grupy osób, które nagle dzwonią, bo gdzieś się dowiedziały że to jest Muzeum Fotografii. Przyjeżdżają i są naprawdę zdumieni. Mm, i, bo to jest imponujące miejsce. Tak, i, i to nie tylko zbiory. I to nie tylko sposób. Yy, Zaprojektowania tego, ale też ta, ten niezwykły entuzjazm w oczach właściciela szefa tego miejsca. I w głosach, które słyszymy w tle. I w głosach, bo to już przygotowania do Wednisanżu, być może już przyjeżdżają, przyjeżdżają pierwsi goście No tak, to jest, to jest po prostu niezwykłe miejsce w Polsce, jeżeli ktoś z Państwa. Interesuje się fotografią, lub nawet się nie interesuje, ale chce zobaczyć genialne, prywatne muzeum. Naprawdę bardzo chyba wspólnie zachęcamy. Przyjedźcie tak, Państwo do Janowa Lubelskiego. No. To jest niesamowite miejsce. Fenomen na skalę kraju na pewno. I to tak jednak wspaniale działa ta dzisiejsza wystawa. To jest 59. wystawa organizowana w tym muzeum. To jest naprawdę imponujące. Tak, i to się ciągle coś dzieje. Naprawdę nie ustaje, dlatego no. musimy. Uszanować te głosy w tle. <laughs> Ale zbliżając się do końca, to już szybkich pięć pytań do Janusza Marynowskiego. <laughs> w Twoim osobistym doświadczeniu, przekonaniu, własna, inna niż słownikowa definicja kreatywności. Harmonia. <laughs> harmonia jest ze mną przy, przez całe życie, i harmonia, chociaż jest ustalona z góry, bo wiemy co to jest dut, co to jest mol. To, to jednak możemy mieć na tyle fantazji, jest tylu kompozytorów na świecie i tylu fotografów na świecie, że właśnie cudowne jest to, żebyśmy my mogli rozwijać swoją własną harmonię. Jedna rzecz, która sprzyja kreatywności. Wyobraźnia. A jeden morderca kreatywności. No, taka sztampa. I robienie czegoś bez przekonania przede wszystkim. Jeżeli nie ma emocji w tym, co robimy, to automatycznie brakuje szczerości. Jak nie ma szczerości, to już idziemy w taki przemysł, właściwie. Jeden sposób na wykorzystanie kreatywności w życiu codziennym. Boże, kupić najprostszy aparat, naprawdę. Zresztą nawet w tej chwili chyba nie trzeba nawet aparatu kupować, bo. Wszystkie te dziwne urządzenia do rozmów telefonicznych to będą zdjęcia. Ale oczywiście, jeżeli chcemy być naprawdę kreatywni, to kupmy sobie prosty, analogowy aparat, później spróbujmy gdzieś pójść do ciemni, do znajomego, wywołać, zanurzyć się w magię tego tak. światła w czerwonym kolorze. I czy może być coś bardziej magicznego niż to, że na białej katce nagle pojawia się obraz. Tak, to jest. niebywałe. zupełnie. Niebywałe. Trzeba spróbować tego, żeby wiedzieć, o czym my mówimy. Tak. Bo... <laughs> Jedna rzecz, którą słuchacze mogą robić od dzisiaj, żeby rozwijać swoją kreatywność: spróbować pójść na koncert muzyki klasycznie na żywo. Oczywiście nagrania są cudowne. Symfonia Wasowa nagrała 335 płyt. Naprawdę dużo możemy znaleźć te nagrania na tych podtalach. Elektronicznych na Spotify, czy chociażby wejść na stronę Sinfonii Warsowi. Mała reklama: sinfoniawarsowie.org. To jest nasza strona, gdzie mówimy o tym, kim jesteśmy, dla kogo jesteśmy, troszkę pokazujemy muzyki, oczywiście informujemy o zbliżających się wydarzeniach. Więc e, pójść na koncert, zamknąć oczy, niczym się nie przejmować i po prostu przeżywać te dźwięki, które do nas. Ochodzą I tak pobudzić swoją wyobraźnię, którą później cudownie wykorzystamy przy robieniu zdjęć. Fantastycznie. Jeśli chciałbyś jakąś fakultatywnie się swobodną wypowiedzią na temat kreatywności podzielić, to proszę bardzo śmiało. Kreatywność no, jednak bezwzględnie jest to związane i nierozerwalnie z wyobraźnią. I ta wyobraźnia, jakże jest istotna i w świecie muzyki i w świecie fotografii, w świecie muzyki, bo uważam, że najpierw naprawdę ten świetny muzyk musi mieć umiejętność, musi mieć wyobraźnię, by wyobrazić sobie brzmienie, wyobrazić sobie dźwięk, który, który później chce w jakiś sposób wytworzyć, obojętnie czy gra na kladnecie, czy na skrzypce, czy na kąsobasie. Więc to jest wyobraźnia i, i myślę, że chciałbym bardzo, żeby w szkołach muzycznych po pierwsze od dzieci, co się właściwie nie dzieje, w szkołach muzycznych i nie dzieci, jest wyścig szczurów od początku, kto jest z jakiej klasy, kto pojechał na jaki przegląd, na jakie przesłuchanie, nie umuzykalnia Nie To straszne, co mówisz. No, przepraszam. To namawiajmy te dzieci, namawiajmy tych studentów, by chodzić na koncerty właśnie tych innych klas, innej pani profesor, żeby posłuchać, żeby właśnie zobaczyć, czy istnieje coś dalej, coś innego, niż, do, niż to, do czego my jesteśmy. Poszerzyć horyzont, horyzont. trochę. Po prostu poszerzyć horyzont. I myślę, że ta wyobraźnia, akurat dla artystów, no jest też nierozerwalnie związana z tym, że muzyk powinien regularnie pójść do muzeum na wystawę, powinien pójść do galerii sztuki, powinien przeczytać książkę. Po prostu musi mieć później o czym opowiadać. I tak jak myślę, nie ma naprawdę świetnego fotografa, który by jakoś się odcinał od całej przeszłości fotograficznej, od tych wielkich, wielkich fotografów i zupełnie nie zna ich dzieł, no nie zna tego alfabetu. To później będzie mu trudno stworzyć taki tylko swój alfabet. Więc wyobraźnia, zaczynając od tego, że tuż przed snem leżymy i po prostu marzymy o czymś. Dlaczego nie możemy marzyć o pięknym brzmieniu? Dlaczego nie możemy marzyć o pięknym zdjęciu? Myślę, że wyobraźnia jest jednym, jedną z takich esencji naszego człowieczeństwa: to, że możemy sobie coś wyobrazić i odpowiednio zareagować czy odpowiednio żyć, czego Państwu wszystkim bardzo serdecznie życzę. No to piękne zakończenie. Nie można było sobie wymarzyć chyba lepszego. Przypomnij jeszcze, gdzie można śledzić to, co Ty robisz, fotograficznie, muzycznie, o symfonii powiedziałeś, a fotograficznie. Fotograficznie nie posiadam jeszcze funkcjonującej strony, to się chyba do tego zbliża, ale, ale można mnie bez trudu po imieniu i nazwisku, czyli Janusz Marynowski, znaleźć na Facebooku i, i w Instagramie, tak zwanym tam. Codziennie rano publikuję jedno zdjęcie. Mam już taki zwyczaj. Na Instagramie. Na Instagramie i na Facebooku również. Mhm. E, tak. Przyznaję się do tego, że przez ostatnie tygodnie są to zdjęcia ze Stambułu. <śmiech> <śmiech> być, by, by, być może to się niedługo zmieni, a, ale też już jest to takie przyzwyczajenie i chociaż bliscy na mnie krzyczą, że nie powinienem się tak afiszować z tym, że robię zdjęcia, a ja tam po prostu bardzo cicho wstawiam jedno zdjęcie codziennie rano. Z tym się budzę. Mamy właśnie na Facebooku taką grupę skupioną w, wokół społeczności podcastu Dasz się zaprosić? O Boże, z radością. No super, wspaniale, już się cieszymy. Ja się cieszę. Bardzo ci serdecznie dziękuję, Januszu, za tę przemiłą i dla mnie rozwijającą rozmowę. Bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem. Wielu pytań nie musiałem zadać, bo sam o nich powiedziałeś. Serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Tobie słuchaczko i słuchaczu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli było to dla Ciebie wartościowe, polub, subskrybuj, komentuj, zajrzyj na tytutworzysz.pl, dołącz do grupy tworzysz społeczność na Facebooku, gdzie możesz zostawić komentarz dla naszego gościa lub zadać mu pytanie. Powiedz o tym podcaście znajomym. Pomożesz naszej społeczności rosnąć, rozwijać się i docierać do osób, które mogłyby skorzystać. Pamiętaj, to ty tworzysz swoją rzeczywistość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku.